Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie zachęcam do zasubskrybowania nowego polskiego szachowego kanału o nazwie Pan od szachów. Jest to kanał pana Piotra Kraśniewskiego, serdecznego kolegi, który organizuje fajne turnieje i przekazuje treść głównie osobom początkującym, ale też rodzicom, dzieci, co na pewno będzie super sprawą, bardzo merytoryczna, piękna wiedza, zapraszam serdecznie, link znajdziecie na pewno w komentarzu przypiętym, a tymczasem zapraszam Was serdecznie do no niezwykłej e, tutaj przygody szachowej pod tytułem Michał Tal kontra Feteris, Campenus, no mniej mi znany zawodnik, tala, e, przeciwnik tala, ale partia jak zwykle musi być e, fantastyczna, piękna, obfitująca w kombinacje, więc nic fajniejszego jak usiąść i poćwiczyć taktykę e, z czarodziejem z rygi. Moi drodzy, przejdźmy do analizy E4, E5, skoczek F3. Skoczek c6, goniec b5, partia hiszpańska na y, początek, no i tutaj jest wiele oczywiście rzeczy, które można grać, ja nie będę tego tutaj rozgałęział teraz, tylko przejdźmy dalej, skoczek f6, również znane posunięcie, tutaj atakujemy i najlepszym posunięciem teraz jest zrobienie roszady w ogóle. Znaczy najlepszym, nie najlepszym, jedno z bardziej, grywanych, często grywanych posunięć, no cały myk polega na tym, że jak zbijemy tu pionka, tak w partii też nastąpiło, to gramy ruch D4. No i ten, to posunięcie jest dobre jak najbardziej, bo tu chcemy otworzyć linię. Jeżeli tutaj czarne by się pokusiły o bicie na D4, to jest wieża E1. D5 możemy to zawsze oczywiście obronić, ale skoczek D4. No i tutaj się robią takie małe przeciągi robi się dosyć niebezpiecznie, trzeba bardzo bardzo e, uważać. Tam wprawdzie jest taki ruch goniec d6 z, jakiś, z jakimiś opcjami bicie na h2, ale myślę, że inny temat, żeby się temu przyjrzeć głębiej. W partii nastąpiło zagranie goniec e7. Często też widzi się posunięcie skoczek d6. W tym posunięciem możemy przejść do e, obrony berlińskiej po wymianie i po wymianie jest bicie na e5 skoczek f5. No i tam katował często to Władimir Kramnik również z Kasparowem w meczu o świata w Roku, no tam Kramnik wyszedł obronną ręką i zdobył tytuł Mistrza Świata, jak pewnie większość osób się orientuje, ale to już inny temat, znowu się tutaj rozciągam. I teraz goniec zagrał na E7, na co Michał Tal wybił zwyczajnie pionka, czarne zrobiły roszadę. Ja przypuszczam, że po ruchach patrząc ze przeciwnik Michała Tala. Jakimś super wybitnym graczem nie był, Leszczem również nie był, tak, że się tak wyrażę, z całym szacunkiem do Leszczy, ale chodzi mi o to, że no nie był to oczywiście jakiś Michał Botwinik czy inny Paul Keres. Zawodnik tutaj, znaczy Tal zagrał tutaj hetmanem na E2, jego przeciwnik skoczek C5, ten skoczek czasami też może zagrać sobie na pole E6 i teraz wieża D1. Uczymy się oczywiście podczas takiej analizy też fajnego wyprowadzenia figur. Ta wieża na pewno tu się przydaje. To trochę utrudnia takie zagranie D6, chociażby optycznie to wygląda niedobrze. No ale można by było taki ruch zagrać. W ogóle pozycja czarnych myślę, że taka mniej przyjemna, aczkolwiek nie jest to jakaś super zła pozycja. Myślę, że białymi po prostu gra się to wygodniej. Hetman zagrał na E8. No i ten ruch, no najlepszy po prostu nie jest. No taka strata tempa trochę. Bardzo bojaźliwe posunięcie. Na co? czarodziej z rygi, tutaj zagrywa sobie skoczkiem na c3 kulturalnie posunięcie a6, goniec wraca na c4 posunięcie b5, gonimy gońca zawsze gdy wysuwamy mocno pionki to też może oznaczać pewne słabości w obozie naszym, a w tym wypadku czarnych tutaj goniec na d5 kontrol, wziął pod kontrolę właśnie wieżę w tym momencie wieża od razu uciekła na b8 I teraz takie posunięcie jakby to nie talgrał czyli posunięcie a3 ale to nie jest zły ruch, ten ruch Zapobiega oczywiście zagraniu ruchu B4, to znaczy ruch B4 nastąpił, ale właśnie można w tym momencie tego pionka tutaj zwyczajnie wziąć. To nie jest złe posunięcie, jednak tal zagrał skoczek E4. Ten pionek oczywiście nie ucieknie, to no, taki ruch, wiecie, no, taki zwyczajny bym powiedział, nic, nic spektakularnego. Zaraz opowiem, o co tutaj z tym pionem jeszcze chodzi. W tym momencie skoczek zagrał na E6. I skoczek zagrał na G3. No właśnie, a w tym wypadku wystarczyło wybić pionka. Tylko. Y, tylko zrobić tą jedną rzecz, i cały problem czarnych teraz polega na tym, że zostaje pionek A6 taką dużą słabością. Czy wybije skoczek, czy wieża, bez większego znaczenia, czy goniec. Chodzi o to, że tutaj w przyszłości zagramy sobie goniec C4, możemy tego pionka męczyć. Pion zagrać pionkiem na B3, zagrać pionkiem na C3 i tak dalej. Y, Jest słabość. To jest duży plus dla białych, tyle w temacie. Jednak tal to tal, skoczek G3. Te skoczki już prawdopodobnie szykują się do akcji. No tak nie chodzą, ale blisko króla już są. Posunięcie F6. W tym momencie Michał zagrywa skoczek H4. Nie najlepszy ruch według silników, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia, no to takie agresywne posunięcie. Już się zaczyna jazda na punkcie F5. A zwykle jak skoczek stoi na polu F5. No, to trzeba się obawiać takiego skoczka. Tu zauważmy, że czarne mają pod lupą zbicie pionka za darmo, i tak też się dzieje. Pionek wzięty, na co Tal odpowiedział od razu F4, no nie wytrzymał, wiadomo, że musi kombinować. Co ciekawe, tu pozycja się już zrobiła lepsza dla czarnych. I też można powiedzieć, że czarne zagrały no, niby dobrze, lecz goniec C5 wydaje się dobrym ruchem. No ale to jest takie zagranie normalne, nie jest to złe, absolutnie. Tutaj wystarczy zagrać gońcem na E3, ale król zagrał na H1. Jakie lepsze posunięcie można w tej sytuacji czarnymi zagrać? Mianowicie wybić tutaj na A3 pionka, tak żeby, tak żeby te pionki stały na jednej linii, żeby nie była tylko jedna słabość. I zwyczajnie zrobić defensywę w postaci skoczek F7. No, to są takie trudne dosyć posunięcia. Na pewno optycznie wydaje się, że białe stoją super, i ja się tym, z tym zgadzam. Silnik się z tym nie zgadza, ale olejmy silnik, grajmy, grajmy dalej w szachy po ludzku. W tej sytuacji, po ruchu F4, goniec właśnie dał szacha król H1 i skoczek teraz zagrał na F7. Tal. Oczywiście w każdym momencie tego pionka może zbić, to się wydaje taką małą głupotką w tej pozycji, w tej w ogóle partii, że tutaj no dlaczego ja się tak uczepiłem tego pionka B4, no i powtórzę to po raz drugi, trzeci, czwarty, że jak zbijemy tego pionka, tu się ukaże taka słabość, to jest po prostu bardzo wygodne, nawet jak tu atak nie wychodzi, albo no utala atak wychodzi zawsze, czy poprawnie, czy niepoprawnie, ale chodzi mi o to, że Zawsze zostaje tutaj taki punkt zaczepienia, to jest taka alternatywa w razie jakbym zmienił decyzję i chciał zagrać bardziej pozycyjnie. W tym momencie, w tym momencie f5, f5 Ła ze strony białych oczywiście. Skoczek zagrał z n na g5 i hetman c4. No, troszkę pozycja jest nietypowa, trzeba przyznać, ale czarne też nie stoją tutaj najgorzej. No tylko, że wieża b5 to takie niefortunne posunięcie. Wieża zagrała, żeby bronić gońca. No tutaj można było przygwozić trochę wieżę grając ruch A4, wieża A5, tak na chwilę troszeczkę stanąć i grać sobie dalej w partii, tak jak nastąpiło. Czyli goniec zbił na G5. Po tym posunięciu pionek wybija, to jest wymuszone. Tutaj bazujemy na związaniu, więc wymuszone jest bicie pionkiem. I wieża E1 na wolną linię. Hetman D8 zagrać musi, i teraz następuje. Jedno z ciekawszych zagrań, takich taktycznych, i spróbujmy, spróbujmy znaleźć tą, tę odpowiedź. Można zatrzymać zawsze materiał, do czego niezmiernie zachęcam. W tym momencie białe zagrały skoczek G6. Nie było to takie trudne posunięcie, ale jakże bardzo widowiskowe. O co chodzi? Chodzi o to, że jak zbijemy na G6, to w tym momencie goniec zbijany F7 w pierwszej kolejności. Bieża zbija i pionek zbija, i zdobywamy przewagę materialną za moment. No, ale tutaj czarne postanowiły zagrać c6, na co białymi. No właśnie, po raz kolejny spróbujmy znaleźć ciekawą odpowiedź. Otóż bicie na f7, bieża bije f7, i teraz następuje ruch, który się rzadko spotyka podczas partii, ale jest bardzo ładny dla oka i ciekawy. Jest to posunięcie Skoczek H8. Tak, Skoczek, biały Skoczek idzie do rogu przeciwnika. Bardzo, bardzo, bardzo rzadki widok, ale to jest skuteczne posunięcie. Tutaj widzimy, atakujemy wieżę na F7. Zgadza się, że skoczek mógł też zagrać na e5. W zasadzie to chyba byłoby to samo, ale skoczek h8 zawsze to ładniej wygląda. No i co teraz? No jak zbijemy tutaj, to zbijamy tutaj i wygrywamy, bo wchodzimy wieżą na e8. No więc d5 nastąpiło, na no co białe oczywiście wybiły wieżę. Tutaj atak na hetmana, no i więc jak tu wybijemy, to wybijamy tutaj. Redukcja materiału. Białe sobie spokojnie radzą w tej sytuacji. Król zbił na f7, hetman wycofał się na e2. Taka... Mała, przyjemna kombinacja tala już zadziałała. Zdoby, zdobyliśmy trochę materiału i e, tutaj te siły e, stabilizujemy. W tej sytuacji goniec zagrał na D7. No i teraz w końcu ten ruch A4 nastąpił, żeby już wieża nie miała swobody gry na linii B. Wieża B6. Takie trochę dziwne zagranie, ale ja sobie zdaję sprawę, czarne nie chciały oddać prawdopodobnie pionka. No, e, tu raczej wieża B8 i tak dalej. Ten pionek nie ma znaczenia. Zresztą w tej sytuacji jest już dosyć ciężko Grać czarnymi, mimo wszystko. I wieża AD1 ostatnia figura wchodzi do gry. Mimo, że celujemy w klina takiego, to zawsze wieża tu się będzie dobrze czuła. Czasami mogą nastąpić pewnego rodzaju fajne wtrącone ruchy. I tak się dzieje po Hetman F6. Jak zagrać białymi, czas start. Moi drodzy, jest to ruch skoczek e4 i widzimy, ta wieża się ładnie przydała w tym momencie, czyli czarne to po prostu Hetmanem grając na f6 popełniły błąd. No i cóż, no, ciężko coś doradzić czarnym, nie wiadomo jak grać i tutaj po prostu zostało to zbite, na co właśnie wieża nie zbiła na d7, tylko Hetman c4, no taler nie byłby sobą, jakby nie szukał jakiejś takiej pięknej opcji zakończenia partii. Król zagrał na e8 no i widzimy, że tutaj nadal Hetman może zbić na c5, ale po co? Po co zbijać gońca? Jak można ładnie, kombinacyjnie dalej kończyć partię? Wieża zbiła na E4. Z szachem goniec zasłonił się na E7. No, i tak podsumowując, te pozycje, wydaje się, że to czarne mają przewagę materialną, bo dwa gońce zwykle są lepsze od jednej wieży. To zawsze zależy od sytuacji. No, w tej sytuacji na pewno dwie wieże są lepsze, bo jednak król jest w centrum i ma ogromne problemy. No, ale tu już następuje ruch, który, który rządzi. Jest to posunięcie. Hetman G8. Po tym ruchu Hetman zagrywa na F8. Jak ładnie zakończyć tę partie, Jak tutaj zagrał Michał Tal. Otóż oczywiście wieża E7 byk byk chciałem powiedzieć pyk Zbite król zbił wieża E1. Ciach jest kolejny szach król D6. No i Hetman F8. Tu jeszcze zagrali król C7, Hetman zbił piona, posunięcie C5 F6 i czarne poddały partię. No taka myślę, że dosyć luźna, przyjemna partia Michała Tala. Dzięki serdecznie za oglądanie. Łapka mile widziana. Pozdrawiam. Cześć.